zajęcia praktyczne z elektrotechniki, klasa druga B4, grupa pierwsza, instruktor Tomasz Bogusz. Wykonamy test, wydrukujemy wynik. Klikamy Enter. Wyskakuje nam komunikat, żeby uruchomić silnik. Mamy napięcie rozruchu. Napięcie rozruchu jest znowu. Przechodzimy dalej, mamy test planowany. Napięcie alternatora w tej chwili jest za małe, tak? Czyli tutaj może to świadczyć, że jest jakaś wada. Pulsacja napięcia w nogi. Napięcie po zaprzężeniu w nogi. Test zakończony, można zgasić ciągnik. Mamy parametry i po zakończeniu pomiaru możemy wydrukować wynik, tak? I potem w warsztacie napraw możemy przekazać taki wydruk dla klienta z diagnostyką ładowania i sprawdzenia stanu układu elektrycznego, czy to w ciągniku, czy w samochodzie. I wykonujemy test. I mamy według parametrów akumulator zepsuty, uszkodzony. Parametry wskazują, że jeszcze nam trochę pochodzi, ale po czasie będziemy musieli go jeszcze podładować, a jeżeli to nie pomoże, to musimy wymienić. Wyskakuje nam kod i możemy wydrukować wynik tak samo jako potwierdzenie naszej pracy. I tutaj mamy pokazane na wykresie stan ładowania, stan techniczny akumulatora. Podpinamy klemy. Tak, krokodylki. Tak. I tester jest uruchomiony. Teraz wykonaj szybki test. Na początek szybki test. Uruchamiamy amperogodziny, ustawiamy. Ile było amperogodzin? Odczytujemy z akumulatora. To 170. No to ustawiamy. Tak. Mamy to samo wskazanie, co w poprzednim testerze. Wymień akumulator. Zrobimy sobie test rozruchu. Enter. Mamy komunikat uruchom silnik, zapal ciągnik. Obroty silnika wykryte. I testowanie. Mamy czas rozruchu i napięcie rozruchu. Czas rozruchu, napięcie rozruchu niskie. Test ładowania. Przejdź do trzeciej pozycji. Falownik. Testowanie pod obciążeniem. Zapal ciągnik. I 2500 obrotów. Ładowania niskie, tak? Czyli oznacza to, że mamy ewidentnie problem z alternatorem. Na dzisiejszych zajęciach zajmowaliśmy się badaniem stanu akumulatora i stanem napięcia, ładowania i rozruchu w ciągniku rolniczym. Testowaliśmy akumulator w szkolnym ciągniku rolniczym Zetro 6441 Proxima za pomocą dwóch testerów. Jeden tester bez drukarki do akumulatorów 12-woltowych wystarcza w zupełności, by odczytać wszystkie wyniki i potem przy pomocy kabla wydrukować wszystkie parametry na drukarce. Drugi tester, troszeczkę bardziej zaawansowany, mamy tutaj badanie akumulatorów 6-woltowych i 12-woltowych z drukarką. Pobieramy wszystkie wyniki z akumulatora, z rozruchu, z napięcia ładowania i możemy bezpośrednio wszystkie wyniki wydrukować i po wydruku mamy test najpierw. Dodatkowo mamy komunikat, co trzeba zrobić z akumulatorem, wszystkie parametry, stan techniczny akumulatora, stan naładowania. Dodatkowo fajną opcją jest tutaj zapisywanie daty, godziny i kto wykonał. I tutaj spersonalizowaliśmy tester, by było ZSCKR Leśna Podlaska. Tak by było na pamiątkę, że wykonujemy to na zajęciach i było wiadomo, kto to wykonał.